Ford Mustang Resigiusza. On tam go mocno potuningował, coś mu tam porobił, nie? Jest jego takie oczko w głowie. Zdaje się, że on ma chyba białego tego Mustanga. Taki? No, auta. Co auta? Jeśli będzie 100 tysięcy łapek poza tym subskrybskim oknem, dołączę do ekipy. Takie koszulki. Te komentarze subskrybują. Dobra. Śnieg jest nowy grill. On trochę go mówi tutaj o tym, że go trochę tam zmodyfikował, nie? Ma 5.0 silnik. Czekaj. Mustang, amerykański wóz, muscle car, który ma 5.0. Dobra, mówi tylko o tym, że to jest Mustang, ale jaka to jest dokładnie wersja, też nie potrafię tego odczytać. Wiadomo, że ma 5.0 silnik. No a tutaj... Tu też będziemy mieli 5.0, no. Musimy się umówić. Kurde. No właśnie nie jestem pewny, czy to na 100% ta wersja, bo jeszcze tutaj mamy tego GT500, tak? Rezi nie ma GT500. Tu jest zdecydowanie... Ciężko powiedzieć, czy to jest ten sam spoiler. Chyba nie. Ten to jest taki kaczkowaty. Okej. Okay. Tutaj będziemy musieli sobie zerknąć też na felgi. Przyciemnimy szyby, żeby wyglądał troszeczkę tak bardziej groźnie. Maska jest biała. Okej. Okay. Właśnie nie wiem, czy on ma... Tak, ma rzeczywiście czarny dach, no. Da się to zrobić, bez problemu. Musimy wejść w takim razie w nakładanie, o właśnie, w ten sposób. O! I będzie chyba. Taka mała przerwa tu jeszcze jest. To trochę skorygujemy. O! No i chyba jest, nie? Git. Czyli mamy. Coś tam, co tam jeszcze Resigiusz miał takiego? Jak skończysz, to dasz to mapowanie na publiczne? Też chcę takiego zrobić, a samemu mi się nie chce. Tak, oczywiście, że wam udostępnię, jak najbardziej. Możecie sobie pobierać, ile chcecie. Proszę bardzo. Ej, ale... Musimy tu wybrać markę? Aha, dobra, na szczęście są według chyba rocznika. Dupa, nie żadnego rocznika. Ten Mustang GT jest najnowszy. Ford Mustang GT jest najnowszy, ten z 18 roku. Powiem wam, mam trochę mało kasy, ale co tam. Więc tak, tutaj mamy... Możemy sobie dodać... On ma chyba tutaj jakąś dokładkę taką, nie? Troszeczkę ta Fordowska się różni, ale my dodamy sobie jeszcze taką dodatkową. Z tyłu ma spoiler, no taki jak ten, nie? Rezi. Więc zostawimy to na pewno. On ma tam piątkę pod maską, więc zostawimy. Ale zrobimy go może jakoś fajnie w klasie S1. Udostępnię wam ten tunik, żebyście mieli. Tylko ja robię zawsze napędy na ten. Dawaj gnoja na drag. Ja mam tu opony dragowe? Ja nie wiem, Mustang chyba nie będzie dobry na drag. On jest taki... Tą dupę ma lekką, nie? Jak myślicie? Rezi ma felgi... Po ogóle bardzo ładny jest ten jego samochód. Ja tak nie przepadam za Mustangami, ale... Podoba mi się to, w jakie, jak zainwestował sobie w te detale, jak wykończył swoje auto. I ile serca w to wkłada, nie? Każdy, kto tam ma jakąś swoją furę. Okej, tu mówi coś o obręczach. Więc mamy coś takiego. Pokaż, kamerzysta. Dobrze tą felgę. Jezus, kamerzysta. Dobra, tu mamy takie coś. Jest dużo, nazwijmy to szprych. To są te albo te jeszcze. O, to są te, słuchajcie. To są te felgi. To są te autentycznie, zobaczcie. Spoiler standardowy zostawiłem, bo jest najbardziej zbliżony do tego Resigiuszowego, nie? Ekstra wygląda, kurde, kozacka fura. Co prawda to nie jest dokładnie ten model, co ma Rezi, ale jest, no, mniej więcej buda bardzo podobna, spoiler.
Możecie sobie ten projekt pobrać. Wow, 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 wow. A tunik jeszcze nie wiem, czy jest dobry. To jest w ogóle pierwszy Mustang, którego robię. Robimy pod wyścigi. Dobra, zobaczmy środek. Wow, ale ze środka fajnie brzmi, posłuchajcie. Dobra. Także musimy sobie pojechać jakiś wyścig koniecznie. Pytałem się was, jaki moglibyśmy pojechać. Na pewno nie jakiś offroadowy, tylko taki szosowy jakiś zwykły. I nie może to być Goliat, absolutnie. Na draga, on już jest porobiony na wyścigi w tym momencie, więc... No tylko wyścig nam został. Na draga sobie też coś tam zrobimy. Jakieś inne auto, innego youtubera. Mam ich zapisanych parę, więc spoko. 5.2 V10 mają w tej R8. Dobra, zobaczymy jak nam w zimę pójdzie maraton. O kurde. Oj, shit. Ledwo radzę sobie z trakcją, musiałem mocno wejść na obroty dosyć. No coś tam jedzie ten samochód, nie? I jedziemy. Właśnie, bo nie sprawdziliśmy prędkości maksymalnej. To jest klasa S1, więc to nie jest maksimum możliwości tego auta. Ale chyba w S1 by sobie tak za... Wow! W S1 by sobie chyba tak za bardzo nie poradził, nie? O, w końcu asfalt, pięknie. Zajebisty dźwięk tego Mustanga. No, świetnie brzmi, naprawdę. Trzeba przyznać. Au, 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 au. Merola Freeza nie ma tutaj, mówiłem już. Zatem z tego co wiem, to tak do końca to nie jest jego Mercedes nawet. Bo z tego co słyszałem, to on go wypożyczył. W sensie, no, w leasing go wziął, tak? Tego Mercedesa swojego. No ale, kurczę, trzeba spełniać marzenia, nie? F1 ma Jasia Fasoli. F1 nawet mnie nie stać chyba. Dziękuję za donatik. Muska. Spokojnie, mamy tutaj listę samochodów do zrobienia, ale dzięki za propozycję. Ja tutaj części z tych samochodów, które wymieniacie, nie znam nawet. Tych takich czołowych youtuberów jak właśnie Rezi, którego Mustangiem sobie jedziemy tak mniej więcej. On ma trochę inny model, ale buda jest bardzo podobna. Ktoś tutaj napisał, że Musk to jest ziomek, który zbudował z M3 E46 driftowóz, tak? On z Warszawy czasem nie jest? Coś mi się tak kojarzy, że tam ktoś wariował po Warszawie w jakimś BMW
robił z tego filmy i ma jakiś tam zajebisty warsztat teraz. Okej. No i pięknie, ej, całkiem spoko jedzie się tym Mustangiem, bałem się tej zimy. Ale nie jest źle, naprawdę dosyć stabilny ten samochód. Napęd na tył, silnik z przodu, a się trzyma. Naprawdę się to auto trzyma. Nieładnie tak jechać w zimę ponad 200 km na godzinę. No i tak to wygląda. Mustang Resigiusza z czarnym dachem. W miarę udało nam się go odwzorować, prawda? Całkiem fajnie wygląda, no i zarypiaście brzmi. Nie będziemy tutaj ładować V10, bo nie będziemy robić z tego takiego galardo. Porsche Cezarego Pazury, żeby zrobić. No mamy tutaj masę tych możliwości. Cezary Pazura w zasadzie też już jest youtuberem, więc możemy porobić różne rzeczy. No ale tak, tak wygląda sobie Mustang Resigiusza. Felgi żeśmy sobie takie w miarę dobrali. Może nie idealne, ale myślę, że Resigiusz byłby zadowolony, co? Czy nie? No myślę, że podobne tam, chociaż trochę są. Takie udało się wybrać, no. Z przodu tutaj Resigiusz ma jeszcze takie dodatkowe rzeczy świecące. No i chyba nie ma aż tak dużej dokładki tutaj na dole. I tych owiewek tutaj z boku. Spoiler ma troszeczkę inny, bo nie ma takiej kaczki z tyłu, nie? A poza tym chyba myślę, że to jest to.